Inwestycje w suwalskiej oświacie za prawie 27 milionów złotych prowadzi obecnie miasto Suwałki. Najważniejszych zadań jest kilka. Wśród nich rozbudowa szkoły podstawowej nr 4, budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych, czy rozbudowa infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 oraz ZST na potrzeby kształcenia zawodowego. I to nie wszystko. Otrzymaliśmy środki finansowe na drugi etap termomodernizacji suwalskiej przedszkoli, 5 przedszkoli zakwalifikowanych zostało i jeżeli to zrobimy, wszystko na to wskazuje, że tak będzie, że w przyszłym roku będziemy mieli kompleksowo termomodernizowane wszystkie obiekty oświatowe w Suwałkach. Inwestycje w bazę oświatową to oczywiście nie jedyne koszty, które w związku z oświatą ponosi miasto. Według szacunków w tym roku szkolnym na bieżące wydatki w tej dziedzinie suwalski samorząd będzie musiał przeznaczyć około 57 milionów złotych dochodów własnych, w tym około 6 milionów złotych na niezabezpieczone w pełnej wysokości przez rząd podwyżki dla nauczycieli. Komunikaty są takie tutaj kierowane do nas, że na pewno nie liczcie na 100% środków subwencji na te podwyżki. Nie wiem, ile mniej dostaniemy. Czas pokaże, ale ta różnica musi być zabezpieczona z środków własnych budżetu. Taka sytuacja bardzo martwi prezydenta Suwałk. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję o podwyżce wynagrodzeń, to powinien dać pieniądze po prostu. No to tak uczciwo, zwykła nakazuje takie zachowanie, natomiast no, decyzje są podejmowane, a nie idą za tym środki, wystarczające środki finansowe. Egzamin z podwójnego naboru do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych zdało miasto Suwałki. Po analizach i przygotowaniu placówek udało się uniknąć negatywnych skutków tej sytuacji. W ostateczności miejsc nie zabrakło. W szkołach, które cieszyły się największym zainteresowaniem, miasto zwiększyło ilość klas. Została podjęta decyzja o dodatkowych oddziałach w dwóch liceach ogólnokształcących, czyli w trzecim liceum ogólnokształcącym, w drugim liceum ogólnokształcącym. I również dodatkowa klasa została utworzona o profilu informatycznym w Zespole Szkół nr 6. Miasto musiało też stworzyć dodatkowe oddziały w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wzrost zainteresowania miejskimi przedszkolami jest spowodowany ulgami, które proponuje rodzicom samorząd. Prowadzenie przez pana prezydenta suwalskiej karty mieszkańca, bo za tym idą ulgi, idą możliwość dzieci wysłania do przedszkola i opłata jest tylko za wyżywienie. W związku z tym widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie tak zwanymi miejskimi przedszkolami.